Cześć, witajcie. Witajcie, witajcie, miło Was widzieć. Zaczniemy dzisiaj od egzotyki. Ja od dzisiaj mam z kolei, od rana przerwy w dostawie prądu, w związku z tym też może być zabawnie. Zacznijmy od dzisiejszej premiery w Motorola Edge 2022. To jest taki smartfonik, który wyskoczył w Stanach Zjednoczonych na razie. Jeżeli się u nas pojawi, to się pojawi, a jak nie, to nie. Na razie nie ma żadnych informacji. Telefonik jest ciekawy o tyle, że premierę również razem z tym smartfonem ma swoją procesor Mediateka Dimensity 1050. Czy to jest ciekawy procesor? Nie wiem, jest taki sobie. Jak tak popatrzyłem, to równie dobrze mogłoby go nie być tak naprawdę. Oni tam się chwalą tym, że zoptymalizowali różne rzeczy, ale tak naprawdę no, fajnie jest mieć smartfona, który z nowym procesorem startuje na rynku, w związku z tym ta Motorola będzie charakterystyczna, bo to w niej właśnie ten procesor po raz pierwszy ujrzy światło dzienne w sklepach, na półkach sklepowych. Jest to smartfonik podobny w zasadzie do Edge'a zeszłorocznego, ale jednak troszeczkę inny. Jest kilka szczegółów, którymi się jednak mimo wszystko różni. Ma na przykład wyświetlacz OLED-owy, Full HD pracujący, trochę niższej rozdzielczości niż ten zeszłoroczny. I ten zeszłoroczny miał przez Motorola deklarowaną Corning Gorilla Glass, tutaj tego szkła nie ma. Przynajmniej Motorola nic o tym nie pisze, natomiast jest odświeżanie fajne 144 Hz. Procesor, jak wspomniałem, Dimensity 1050, bateryjka 5000 mAh z szybkim ładowaniem ilu 30-watowym. To jest też podobne dosyć do tego, co było w zeszłym roku. Natomiast nowością jest ładowanie bezprzewodowe 15-watowe i jest oczywiście ładowanie zwrotne, przy tym 5 watów można ładować urządzonka obok. 10-bitowy kolor na ekranie, nie wspomniałem, a może też warto. Jeden tylko tier pamięci 256 plus 8 RAM-u. Nie znalazłem informacji o obsłudze kart, jest za to informacja o odporności na wilgoć i ewentualnie pyły IP52, czyli na zachlapanie smartfonik powinien być odporny. Aparaty fotograficzne, zestaw aparatów fotograficznych to jest 50 jako aparat główny, 13 do zdjęć szerokokątnych i 2 do zdjęć, do rozmywania tła w zasadzie. Z przodu są 32 megapiksele i to jest też identyczny aparat, jak był w zeszłym roku. I to w zasadzie chyba tyle. Barometr ma ta Motorola w Stanach. To jest może ciekawe, no i głośniczki stereo, to też jest fajna informacja. Ale mówię, to może się zmienić w momencie, kiedy jakaś wersja wyląduje na rynku europejskim, dlatego że Lenovo w przypadku Motorola, co jest dziwne, powiem szczerze, zmienia specyfikację wersji europejskich względem amerykańskich. A to jakiegoś czujnika nie ma, a to czegoś innego i to jest, powiem szczerze, dziwne. Tak, co może stracić ten telefon? No, ten 50-megowy aparat główny ma optyczną stabilizację obrazu. Tak. Którą może zgubić po drodze do Europy. I jeszcze jest ciekawostka, która być może jest błędem na stronie. Aparat szerokokątny miałby, jeżeli by się okazało to prawdą, naprawdę imponującą przysłonę, bo 1.5, co przy obiektywie szerokokątnym, no powiem szczerze, wygląda co najmniej dziwnie, ale gdyby faktycznie tak było, to byłaby to rewelacja na skalę światową. Więc podejrzewam, że ktoś się pomylił i pewnie tam będzie typowe 2.2, 2.4 może. Wiesz no, co, ale ja tak, jak spojrzysz na klawiaturę numeryczną, to nad piątką jest 8. 1.8 byłoby ok, komuś się może paluszek. W szerokim kącie nadal by to był dobry wynik, bo 1.8 mamy w głównym aparacie. I okej, okay, to przy tej ogniskowej, takiej typowej, to 1.8 jest jak najbardziej w porządku. Natomiast przy szerokim kącie uzyskanie jasności rzędu 1.5, to powiem szczerze, no dobra, zobaczymy. W każdym razie tak podaje producent u siebie na stronie, nie wymyśliłem sobie tego. Ceny, trochę się naszukałem i ta cena, którą znalazłem, to też nie do końca jest chyba taka prawdziwa, bo ten telefon jest w Stanach dostępny u jednego operatora za darmo. Oczywiście za darmo to można po twarzy dostać, więc trzeba podpisać 2-letni cyrograf z operatorem i zobowiązać się na abonament $20 z groszami miesięcznie przez 2 lata. No i jak sobie to podliczymy,
to cena takiego telefonu by wyszła niecałe $500, czyli jakieś niecałe 2400 na złotówki. Możliwe, natomiast no wiadomo, telefon u operatora może być w jakiś tam sposób subsydiowany, więc no ta cena, ja bym się do niej jakoś szczególnie nie przywiązywał. No póki co Motorola ceny nie podała, a tylko jeden operator na razie chwali się dostępnością tego smartfona w Stanach, więc no cóż, tyle co ustaliłem, to wam mówię. Tak, ja również sprawdziłem wszystkie sklepy amerykańskie, te największe sprzedające w elektronikę online i smartfony również. I nie ma w ofercie żadnego sklepu, nie ma, zresztą na stronie Motorola jest też w tej chwili, nie ma guziczka kup, natomiast można się zarejestrować, żeby być jednym z pierwszych klientów, którzy ewentualnie dostaną informację o możliwości zakupu telefonu. Stąd myślę, że Adam ma rację. Druga z kolei premiera tego tygodnia i też dosyć egzotyczna, dlatego że w Polsce w takiej formie tego smartfona nie będzie. Natomiast mówię o Galaxy Buddy 2, który wyskoczył na rynku koreańskim w zasadzie. Natomiast u nas możecie go znaleźć pod nazwą, znaczy... Podobny. Właściwie tę konstrukcję, podobną konstrukcję możecie znaleźć pod nazwą jakże on się nazywa, Galaxy A23 bodajże, tak? No, A23. Jeżeli dobrze pamiętam. Teraz, bo popatrzmy, co tu jest. 6,6 cala Full HD z odświeżaniem 120 Hz, to raczej 53 mi wygląda. Na 53 bardziej mi to pasuje. Bateria 5000 z 25-watowym ładowaniem, czyli typowym ładowaniem u Samsunga. Z tyłu aparaty 58,2, czyli też bardzo typowo. Z przodu ósemeczka w kropelkowym noczu. Czym się to różni tak naprawdę? Poza tym, że to jest wyłącznie na rynek koreański, to ma to, moi drodzy, Snapdragona. Snapdragona 750G. Podczas gdy u nas, no wiadomo, tego rodzaju smartfony raczej przelatują z Exynosami. I to jest chyba podstawowy wyróżnik tego modelu. Nie jest on jakoś tam przesadnie drogi w tej Korei, bo mniej więcej niecałe 1400 zł wychodzi ten telefon. Co jak na Koreę, to jest dość tanio. Fajnie, ja sprawdzam jeszcze dane techniczne. No sympatycznie jest ten 120-hercowy wyświetlacz. Szkoda, że tylko TFT. No ale cóż, w każdym razie jest to smartfonik, który, mówię, pod tą nazwą i w takiej formie raczej do nas nie trafi, w związku z tym właściwie przytaczamy na premierę jako ciekawostkę. Wybryk koreański, podobnie jak poprzedni Buddy. Natomiast premierą, która w tym tygodniu mi się najbardziej podobała, powiem szczerze, jest Vivo V25 5G, które to Vivo ma dosyć charakterystyczną obudowę, bo jak zajrzycie sobie do galerii u nas w katalogu, to zobaczycie trzy kolory, ale tak naprawdę są dwa, dlatego że jest żółte i jest niebieskie, to są bardzo ładne kolory, bo to jest taki bardzo jasny, żarówiasty, żółty i bardzo fajny, błękitny, niebieski. Ale ta żółta obudowa pod wpływem światła słonecznego, promieni UV, zmienia kolor i robi się taka fajna pomarańczowa. Też na renderach ten kolor wygląda bardzo, bardzo sympatycznie. Przepraszam, jest jeszcze czarny. Tak, ale czarny się nie zmienia, natomiast niebieski też może się zmieniać pod wpływem promieni słonecznych. U nas myśmy to widzieli bodajże chyba w V23, o ile mi pamięć nie zawodzi, ten telefonik się nazywał. Taki był u nas średniaczek z mocnym aparatem do selfie, jakiś czas temu testowałem. Tak, V23 u nas był, też zmieniał kolory. Smartfonik ma sympatyczny wyświetlacz AMOLEDowy 6,44 w Full HD pracujący. Jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, to jest 64 jako jednostka główna, plus 8 do zdjęć szerokokątnych i 2 do makro. Z przodu natomiast jest 50 megapikseli i to też jest w jakiś sposób rzeczywiście wyjątkowe. Ładowanie 44-watowe, a nie wiem, czy o baterii wspomniałem, bateria 4500, jeżeli chodzi o baterię. No niestety cen wam nie podam, bo jeszcze ich Vivo nie określiło. W ogóle to jest dosyć zabawna premiera, moi drodzy, bo ten telefon, o którym Jacek powiedział, pojawił się w Tajlandii. Miał się pojawić jeszcze jeden telefon, V25e, ale na razie mamy go wyłącznie w plotkach, bo się wcale nie pojawił. Natomiast w Indiach pojawił się z kolei V25 Pro dla odmiany. Podobny do tego, o którym powiedział Jacek,
Aczkolwiek ma zaokrąglone brzegi ekranu i zaokrąglone plecki. Tamten to jest taki na płasko zrobiony, tak a la iPhone 4, czyli płaskie boki, płaski ekran, płaski tył. Natomiast model V25 Pro to już jest zaokrąglony i zrobiony na Dimensity 1300. Tak, o ile ta podstawka ma w notcha niestety, jeżeli dobrze pamiętam, tak, notcha ma, o tyle wersja Pro ma dziurkę w ekranie z przodu, jeżeli chodzi tak, o... Tak, ale aparat z kolei jest biedniejszy do selfie tutaj, bo jest tylko 32 mega, tamten przypomnijmy miał 50. Tylny aparat to jest w zasadzie taki sam, 64 z optyczną stabilizacją 8+2. Bateria trochę urosła i trochę szybciej się ładuje, bo ma 4830 i ładowanie 66-watowe. I tutaj tylko nie ma tego złotego koloru, jest tylko niebieski i czarny i ten niebieski zmienia kolor pod wpływem słońca. Tak, ja nie znalazłem tej informacji. Tak, było. Co jeszcze, czego wam jeszcze nie powiedziałem? AMOLED ekran Full HD Plus ze 120-hercowym odświeżaniem. A, i cena. Są dwie to znaczy, czekaj, bo jeszcze jest i przekątna inna, bo to jest 6,56 i znamy tutaj odświeżanie, bo w przypadku wersji podstawowej na tej lampie niestety nie podano, natomiast to jest 120 Hz. Tak, no myślę, że jest standardowe 60 Hz w tym podstawowym, skoro producent się nie chwali, bo gdyby dał więcej, to by się na pewno chwalił. Tak? Znaczy, wiesz co, ja trochę producenta wytłumaczę, dlaczego, że ta premiera na Tajlandii to nie jest taka zupełnie premiera. Na Tajlandii tą podstawkę zapowiedziano, dlatego my nie mamy nawet w tej chwili pełnych danych na karcie. Ten smartfon został zapowiedziany, to nie jest premiera rynkowa jeszcze, to jest taka premiera PR-owa, tak, na takiej zasadzie, że mówią, hej, będziemy mieli tego smartfona. On w Indiach też powinien wyskoczyć, dlatego że na rynku indyjskim jest również zapowiadany i w Indonezji, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, ta podstawka. Natomiast dobra, teraz już możemy wrócić do cen wersji Pro. Tak, więc w Indiach ten Pro kosztuje... Już przeliczę wam. Niecałe 2100 za model 8+128 i 2330 za wersję 12256. No i tu wygląda, że to będzie dystrybucja globalna, skoro pokazał się w Indiach. Tamten, no trzeba poczekać i no tak jak Jacek powiedział, jest w zapowiedzi, aczkolwiek wracając do odświeżania, to myślę, że producent by się chwalił, gdyby było wysokie. A skoro się nie chwali, to pewnie jest standard, bo tam w tych zapowiedziach już sporo rzeczy już ujawniono i myślę, że wszystko, czym się producent chciał pochwalić, to tam było zawarte. No i oczywiście jest u nas w katalogu na karcie. I nie jest to, nie są to jedyne premiery Vivo w tym tygodniu, ponieważ do tego jeszcze mamy na przykład Vivo Y77e, zaczynają się niefajne nazwy, tak, które zadebiutowało w Chinach. To jest kolejny klon, kolejnego klona niestety. Zapraszam was, jeżeli macie ciągoty detektywistyczne, to można zajrzeć do katalogu i znaleźć, czego to jest klon. Natomiast smartfonik jest oparty na Dimensity 810 z baterijką 5000 mAh, z ładowaniem 18-watowym, także nie ma szału. Jest IPS-owy wyświetlacz 6,58, Full HD pracujący przy zwykłej częstotliwości odświeżenia, czyli 60 Hz. Dwa tiery pamięci flash 128 i 256 i również dwa tiery pamięci RAM 6 albo 8 i obsługa kart pamięci, to jest tutaj fajne. Brak szału również w przypadku aparatów fotograficznych. Jest tam 13 jako aparat podstawowy, 2 do makro i z przodu 8 megapikseli i to jest w zasadzie wszystko. Tak. A uzupełniając to, co Jacek powiedział, ten Y77e to jest trochę zubożone Vivo Y77, ale to jeszcze nie koniec zabawy, bo dzisiaj znalazłem Vivo Y77e w wersji T1, która różni się tym, że ma lepszy aparat fotograficzny, bo 50-megowy zamiast tej wspomnianej przez Jacka 13. Tak, Chińczycy o nim piszą oczywiście. I tylko jeden tier pamięci 8256 w cenie 1200 zł po przeliczeniu. Jest to mniej więcej taka cena, za jaką jest oferowany podobny tier pamięci w przypadku tego modelu bez dopiska T1, co jest trochę bez sensu. Wygląda tak samo, reszta specyfikacji taka sama, a dali trochę lepszy aparat. No trochę, znacząco. No i ja trochę przedpremierowo wrzuciłem, ale z danymi w zasadzie znanymi Vivo Y
22S z kolei, który co najmniej w Indiach będzie, w związku z tym też ma szansę trafić do Europy. I to jest smartfonik z kolei ze Snapdragonem 680 IPS-owym wyświetlaczem 655 w HD tylko pracującym, z pamięcią 128 plus 8 i obsługą kart pamięci. 50 megapikseli z przodu, dwójka do makro, ósemka z przodu portretowa i ładowanie 18-watowe. Też brak szału, powinien to być tani smartfonik, jeżeli u nas wyląduje. O, raczej. Powinien być budżetowy po prostu. Tak. I to jeszcze budżetowy smartfon bez obsługi 5G niestety. Tak. I to jeszcze nie koniec Vivo, bo jeszcze wyskoczyło Vivo Y35. Tu znowu mamy podobną stylizację jak te wszystkie Y, o których już powiedzieliśmy. Z rzeczy ciekawych, dosyć szybkie ładowanie, bo telefon wychodzi na tą chwilę, jak sobie przeliczyłem, z ceny z Indonezji, nieco ponad 1000 zł, a ma 44-watowe ładowanie baterii, która pojemność ma też przyzwoitą, bo 5000. Co ten telefon ma poza tym? Snapdragona 680, 8 giga RAM-u, 128 wewnętrzne, jest miejsce na microSD, jest wirtualny RAM, też 8 giga, jest ochrona hydrofobowa IP54 i w sumie jest nie taki całkiem zły aparat fotograficzny, bo mamy znowu 50 mega w roli głównej matrycy i dwie dwójeczki w roli dopełniaczy, a z przodu 16. A, i ekran 6,58 Full HD z 90-hercowym odświeżaniem, niestety IPS. Czyli jak za, powiedzmy, nieco ponad 1000 zł, to też jest niegłupia rzecz. Tak, no z tym, że też trzeba pamiętać, że bez 5G, tak? Także jeżeli komuś zależy, to raczej nie ten model. I czy to jest już ostatnie Vivo? Bo tak patrzę, chyba tak, uff. Zamęczyliśmy Vivo, albo raczej Vivo zamęczyło nas. Tak, Vivo chyba ostatnie. Ostatnio mnie cięło strasznie, dlatego nie sprzedaliśmy wam jednego newsa i się trochę spieszyliśmy w związku z tym. Nie sprzedaliśmy wam jednego newsa dotyczącego Oppo w Europie. Wyobraźcie sobie, że Nokia, ale ta fińska Nokia, nie ta Nokia, która w tej chwili produkuje telefony, bo to nie jest Nokia AMD, ale Nokia, która jest właścicielem bardzo wielu patentów dotyczących rynku mobilnego, pozwała firmę BBK, konkretnie markę Oppo na rynku niemieckim. Oppo i OnePlus. I OnePlus, tak, no to no tak, w zasadzie to są rzeczywiście dwie oddzielne marki. Jedna marka, nie? Pozwało ich na rynku niemieckim i wygrali. W tej chwili, jeżeli wejdziecie na niemiecką stronę Oppo, to znajdziecie owszem stronę, ale tylko z informacjami o systemie operacyjnym, właściwie o nakładce Oppo, i stronę serwisową ewentualnie do załatwiania gwarancji. Natomiast Oppo w tej chwili wycofało się zupełnie, jeżeli chodzi o smartfony, o urządzenia mobilne chyba w ogóle z rynku niemieckiego. Poszło o patenty dotyczące sieci 5G. To konkretnie były naruszenia dwóch patentów, ale nie będę was zanudzał szczegółami, bo nie ma sensu. Natomiast ciekawsze są ewentualnie konsekwencje tego na rynkach europejskich, dlatego że podejrzewam, że jeżeli pozew trafił do Niemiec, to pozew trafił również do innych krajów europejskich, gdzie patenty Nokii są chronione i istnieje taka możliwość, że po pierwsze Oppo będzie się musiało również wynieść z innych krajów, istnieje również możliwość, że pozwane zostaną inne marki firmy BBK, i że to się źle skończy. Jedyna nadzieja w tym, że BBK jednak dogada się z Nokią i jednak zapłaci, dlatego że podobno z tego, co rzecznik prasowy Oppo mówił, właściwie Nokia złożyła pozew jeden dzień po terminie zapłaty, jakby kolejnej opłaty za właśnie prawa patentowe. Także najwyraźniej się nie dogadali. Oppo stwierdziło, że za drogo, Nokia stwierdziła, że dobra, nie płacicie, to ja was urządzę. I poszło. Ciekaw jestem, jaki to będzie miało ciąg dalszy. Ja raczej bym powiedział, ciekaw jestem, ile Oppo zapłaci, bo myślę, że to, że zapłacą, to jest więcej niż pewne, a teraz pewnie korporacyjni prawnicy tylko grają, ile tej kasy tam się należy, ile trzeba przelać. Ja myślę tyle. W każdym razie, że dosyć mocno musiało zaboleć i że ten ruch Nokii taki troszeczkę wydający się histerycznym w rezultacie być może ma sens, bo Nokia, podwyższając opłaty, pewnie uzyska troszeczkę fajniejsze zyski, niż to było zakładane. Dla Chińczyków to jest niestety do tyłu, ponieważ no, trudno policzyć prawdopodobnie
ilość smartfonów, które się nie sprzedadzą w tym czasie zwyczajnie. Tak, a to skoro już powiedziałeś, to jeszcze powiedzmy, bo też mieli premierę. Też tak, mieli. To ja właśnie na tej kanwie, to ja właśnie z tego powodu. No to opowiadaj. W zasadzie nie ma o czym opowiadać. Ten Oppo, który miał premierę w tym tygodniu, nazywa się A57S, ale jak poszukacie, to znajdziecie go w katalogu pod trzema innymi nazwami jeszcze do tego. Jest to takie Oppo, które działa na Helio G35, ma 5000 mAh bateryjkę z szybkim ładowaniem, a tym takim Oppo, ja nie wiem, jak się wymawia, 33-watowe ładowanie jest w każdym razie i to jest istotne. Jest IPS-owy wyświetlaczek 6.56, w HD pracujący tylko przy 60 Hz, 128 plus 4 pamięć, obsługa kart pamięci 50 megapikseli z przodu, z tyłu, przepraszam, plus dwójka do rozmywania tła, z przodu ósemka z kolei. Patrzę, głośniki stereo. Tak, to jest wyróżnik. To jest chyba najciekawsza rzecz, bo w tanim telefoniku głośników stereo do tej pory rzadko bywały, a tutaj są głośniki stereo. Tani, fajny telefonik dla kogoś, kto nie potrzebuje wielkiej wydajności. Ale naprawdę, dla kogoś, kto nie potrzebuje wielkiej wydajności, głównie ze względu na Helio G35 i ze względu na wąskie gardło RAMu, bo to jest tylko 4 giga. To jest słabiutki smartfon. To trzeba mieć na uwadze, kupując go po prostu. Za nieduże pieniądze, mam nadzieję. Tak, no ceny nie znamy, też nie podano, ale wiadomo, że to będzie budżetowane. No i z kolei, skoro o Oppo powiedzieliśmy, to tutaj jest zabawna rzecz, bo premierę w tym tygodniu miało Realme 9i 5G i podśmiewali się troszeczkę nasi koledzy z Indii, bo to premiera indyjska głównie. Podśmiewali się trochę koledzy, że Realme wyprzedaje stany magazynowe po prostu, tylko musiało pozmieniać nazwy znowu, żeby im się smartfony sprzedawały lepiej, że to jest coś innego. Natomiast konstrukcja też już jest znana, jest charakterystyczna i łatwo ją wypatrzeć i porównać z tym, co mamy w katalogu, ze względu głównie na to, że tylny moduł z aparatami fotograficznymi nie jest w zasadzie modułem, są po prostu aparaty umieszczone w jednym miejscu, nie ma tam wysepki. Tak, są po prostu położone płasko obiektywy na równie płaskim tyle. Z ciekawostek, tył jest inspirowany muzyką, to znaczy ma być inspirowany, zresztą widzimy to na obrazkach, jak sobie klikniecie w tekst, płytą CD w przypadku jaśniejszej wersji i rozbłyskiem na membranie głośnika w wersji czarnej. Tak, to nie chodzi o to, że jak walniecie tym smartfonem w ścianę, to brzęknie ładnie. Nie, to też zagra, a tylko raz. A tak, okej. Okay. Kolory nazywają się, słuchajcie, Soulful Blue, Rocking Black i Metallica Gold. Ciekawe, co na to zespół Metallica. Albo się szykuje pozew, albo Realme zapłaciło, chociaż no zobaczymy. W każdym razie kolor sobie tak nazwali, to jest ten, co ma wyglądać jak płyta CD. No rzeczywiście tak się błyszczy jak kompakt. Można go pod lusterkiem w maluchu powiesić, żeby odstraszał te radary. Znaczy on ma taki dziwnie lekko beżowy kolor. Płyty kompaktowe nie miały takiego lekko beżowego koloru. Tak. Może to tylko na renderach. Złote. No właśnie, nie wiemy, jak wygląda naprawdę, bo widzieliśmy go tylko na renderach. Chociaż nie, z wyjątka na żywo też widziałem i faktycznie jest taki złotawy, jak płyta wypalana, a nie taka oryginalna. MediaTek Dimensity 810 w środku, do tego biedne 4 albo trochę lepsze 6 giga RAM-u i biedne 64 albo lepsze 128 giga pamięci flash. RAM można powiększyć wirtualnie, a flasha fizycznie kartą. Bateria 5000, wiadomo, 18-watowe ładowanie. No cóż, z fajnych rzeczy potrójne gniazdko na karty, czyli mamy i dual SIM i micro SD, mamy boczny czytnik linii papilarnych, to też jest w sumie fajne. Ceny w sumie też są fajne. Oj, o ekranie aparatach nie powiedziałem, patrzcie. 6,5 cala Full HD z 90 Hz, ale oczywiście LCD, kroplonocz na ósemkę do selfie. Z tyłu znajomy znowu widok, 50 w roli głównej i dwie dwójki w roli wypełniaczy miejsca. I ceny 875, 990 parę złotych, czyli tak poniżej 1000, ale oczywiście to mówimy w Indiach, tak? Więc u nas aż tak dobrze by nie było, nie?
wiadomo. No, tak dobrze by nie było, ale mówię, jeżeli już, to pewnie w dziewiątkę bym celował, tak, która troszeczkę wcześniej wyszła, bo to... Tak, bo no, to jak widzicie trochę... ten telefon, to za mną go widzicie właśnie, to jest właśnie to. Ten Realme. Kolejna premiera indyjska i też musiałem gimnastykę uprawiać w katalogu, dlatego że premierę miało w Indiach Poco M4 5G. Jest to inne Poco M4 5G od tego, które już mieliśmy w katalogu, w związku z tym niestety trzeba było dorzucić do nazwy India, żeby było wiadomo, że to premiera indyjska. Tak, w zasadzie mogłeś dorzucić Global, bo on idzie na Global, chociażby z tego względu, że już nawet ceny w euro znamy. Co można powiedzieć na dzień dobry, to, że no jest to słabsza specyfikacja niż ta, którą wcześniej znaliśmy, niestety. To jest normalne niestety. Premiery chińskie bywają fajne, premiery poza Chinami bywają mniej fajne. Tak to już producenci robią dziwnie. No tak, no i na przykład dali aparaty fotograficzne takie, że po prostu to jest no budżetowa. No 13 plus 2 z tyłu, 5 z przodu. Do tego Dimensity 700. Baterie, no tu akurat chociaż nie pożałowali, bo jest 5000 z 18-watowym ładowaniem i w zestawie jest ładowarka, nawet mocniejsza trochę niż to 18-watowe ładowanie. Jest szczelność IP53, czyli taka na deszcz, tam jakieś tam przypadkowe zachlapanie. Ekranik klasyczny LCD-ak z 90-hercowym odświeżaniem i Full HD, więc... Adaś, wiesz co, ja przepraszam, że ci przerwę, ale bo sprawdziłem właśnie w tej chwili specjalnie, bo stwierdziłem najpierw, że może ja się walnąłem. Te 13 megapikseli to jest w tej wcześniejszej wersji, natomiast w tej wersji indyjskiej jest 50. A, czyli odwrotnie powiedziałem, czyli tak. Dobra, sorry, czyli dali lepszy, macie rację. Dobra, to ja pochrzaniłem w takim razie. Zrobiłem po prostu dokładnie na odwrót, widząc dwa telefony. Nie, spoko, po prostu chciałem sprawić, żebyśmy ludzi w błąd nie wprowadzili zwyczajnie. No nie, w sumie masz rację, tak. To mi się coś pochrzaniło najwyraźniej. Szybciutko jeszcze raz. Dimensity 700, tak jak Adaś mówi, 5000 mAh bateryjka z ładowaniem 18-watowym i zwrotnym 5-watowym, jak ktoś potrzebuje OTG. Aparaty tak naprawdę są kiepskie, bo poza tą 50 jest 2 i z przodu jest 8, to nadal nie jest genialnie, ale jak na tego typu smartfona to 50 megapikseli to jest rzeczywiście dużo. Jest IP52, wyświetlaczek 6.58, Full HD pracujący przy 90 Hz. Tyle w zasadzie. Jeżeli chodzi o pamięć, tak jak Adaś powiedział, 4, 6 RAM-u albo 64-128 flash. Także... tak to wygląda. Nie znalazłem informacji niestety o obsłudze kart pamięci, także nie wiem. Powinna być, ale producent nie informuje, w związku z tym nie umieściłem w katalogu, bo nie wiem. Tak to wygląda. Miejsce na kartę raczej jest. No tak. Też mi się tak wydaje, że powinno być, ale mówię, nie mam w specyfikacji, nie mam na zdjęciach, w związku z tym nie bardzo mam podstawy do tego, żeby umieścić. I o jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć, ale to już na szybciutko. Pamiętacie, jak mówiliśmy wam, że w Polsce debiutowała marka Infinix? I zabawna rzecz miała miejsce w tym tygodniu, ponieważ ja zadzwoniłem, w końcu oni mają dwie takie duże premiery na stronie, to jest Hot 11 i 11S bodajże. Zadzwoniłem dlatego, że mieli niespójne dane na stronie, mieli różne zdjątka, dziwne specyfikacje. I musiałem długo przekonywać, że mają błąd na stronie, bo po drugiej stronie jakby nie spotykałem się z dużym zrozumieniem i było na zasadzie, że nie, to chyba wy macie błąd. Nie mamy błędu, macie błąd na stronie, ponieważ macie dwa różne telefony pod tą samą nazwą po prostu, na tej samej karcie. I tak czy inaczej usłyszałem później w odpowiedzi, że tak, nasi technicy już nad tym pracują, ten błąd występował, bo ja zajrzałem na więcej stron Infinixa niż tylko polską, do Afryki jeszcze, w Czechach chyba w kilku innych miejscach jeszcze w Europie. W każdym razie został błąd poprawiony w tej chwili na stronie Infinixa, tej polskiej, po angielsku co prawda, ale polskiej stronie, znaczy w domenie.pl. Jest już ten Hot 11G37 poprawnie. Ja go miałem w katalogu trochę wcześniej poprawnie, bo po prostu znalazłem dobre źródło danych dla Infinixa i po prostu poprawiłem. Natomiast jest jedna rzecz.
Chwilę później Adam mi dostarczył maila od innej dziewczyny, która najwyraźniej zajmuje się marką w Polsce, która stwierdziła, że mamy złe zdjęcia, to sobie wymienimy na dobre. Nie, mamy dobre zdjęcia. W Polsce, zwróćcie uwagę, jest sprzedawany, zresztą Infinix też to w domenie.pl podaje, jest sprzedawany Infinix Hot 11 G37. To G37 jest tam nie od parady, ponieważ nie jest to Hot 11, tylko jest to Hot 11 G37, a to G37 jest od Helio G37, który tam w nim w środku jest. Tego samego smartfonika znajdziecie w Indiach ostatnio pod nazwą Hot 12. Ten polski Hot 11 G37. W Indiach nazywa się Hot 12. Ma identyczne oznaczenia literowo-cyfrowe, w związku z tym jest to dokładnie ten sam smartfon, po prostu sprzedawany pod różnymi nazwami na różnych rynkach. A ten polski Hot 11 to nie jest Hot 11, który miał z kolei premierę znacznie wcześniej, dlatego w polskiej domenie ma napisek G37. Kochany PR-ze Infinixa, czy kto tam jest, kochana agencjo, ogarnijcie się po prostu i nie poprawiajcie mnie w momencie, kiedy ja poprawiam was. A propos ogarniania i poprawiania się nawzajem, wracam jeszcze do Poco. Otóż, moi drodzy, w przypadku tego Poco, bo teraz zajrzałem na stronę globalną, to żaden z nas się nie pomylił. Po prostu Jacek mówił o modelu, który miał premierę w Indiach. Ja natomiast u siebie w tekście i w opowiadaniu, które wam zacząłem, mówiłem o wersji globalnej. I niestety ta globalna rzeczywiście nadal podtrzymuje, ma aparaty 13 i 5 megapikseli, czyli jest to ta biedniejsza wersja, ona będzie globalnie. Czyli co ja z kolei o globalnej nie mówiłem, dlatego że my mamy globalną w katalogu już od jakiegoś czasu stąd. I widzisz, Jacku, ale my działamy w dwóch różnych ekosystemach, bo ja po prostu mówię o tym, że była globalna premiera, ta taka uroczysta, czyli telefon wjechał na stronę. Ja go słuchaj, dodałem 29 kwietnia tego roku, M4 5G. Dobrze. Natomiast to była premiera lokalna, a teraz była globalna, stąd też mam i ceny w euro, bo wychodzą po przeliczeniu 1030 albo 1170 zł. I po prostu, no tak, to musicie uważać, który zamawiacie i skąd, bo albo będzie miał 50 aparat, albo 13. Nazwy są identyczne. A nazwy są takie same, więc tym bardziej musicie uważać, szczególnie, że najwyraźniej tutaj się premiery też nałożyły. I wraz z premierą indyjską Poco Global, bo to są dwie różne jakby sprawy, Poco India, Poco Global. Jeżeli wejdziemy sobie na Global, to widzimy tego biedniejszego. I co ciekawe, Indie i Global tego samego dnia ogłaszały ten model. Właśnie 20... Co zabawne. No, nie 29, tylko teraz weekend, wróć. Co to był za dzień? 19. Nie, też nie. 15. 15 było to ogłoszone przez Globala. No, to tak namieszali, żeby nam było łatwiej. Widzicie. A może to była rynkowa premiera po prostu, słuchaj. To znaczy, Jacek, to po prostu była to premiera taka, że były event online, że było pitu-pitu na Twitterze Poco Global i tak dalej. No. I wjechał na stronę Poco Global. No to tyle, co jest. No bo ja w kwietniu robiłem z tej strony Poco Global tak naprawdę tego smartfona. Wiesz co, może to była też na tej zasadzie, że był zapowiedziany. Diabli wiedzą, teraz już nie dojdziemy. No fakty są takie, że macie ten telefon w dwóch różnych wersjach. Indie, Chiny mają co innego niż Global i trzeba na to uważać. No u nas będzie pewnie ten Global biedniejszy. Czy to wszystko, czy jeszcze masz coś? Nie, ja już mam wszystko w zasadzie. To w jeszcze takim razie... W takim razie będziemy się z wami powolutku żegnać prawdopodobnie. Tak. O, jeszcze tak szybko, tylko kronikarsko. W Playu wprowadzili eSIM-a. Czy jak ktoś chce korzystać z eSIM-a, to w Playu też już może. A, no i dziękujemy. Wyskoczył w tym tygodniu iPhone nowy, 14, w wersji specyficznej dosyć. Ale sorry, ja po pierwsze nie będę go dodawał do katalogu na razie jeszcze. A po drugie, oczywiście dziękujemy za komentarze zeszłotygodniowe, które tam jeden z naszych użytkowników pisze, jeden z komentujących pisze o tym smartfonie o 14. Tak, no przepraszam bardzo, mnie serduszko nie przyspiesza po prostu, jak nowe smartfony się pojawiają, znaczy jak nowe iPhony się pojawiają. Zresztą jak smartfony się pojawiają, też mi średnio przyspiesza. Natomiast tutaj ta specyfikacja, no ja bym poczekał jednak. Apple ma specyficzne różne ruchy przedpremierowe, w związku z tym ja bym jednak poczekał. O przeciekach piszemy w zasadzie cały czas, więc... Tak,
sobie poczytać. Natomiast w katalogu jeszcze nie. No nie, w katalogu nie. Także dziękujemy Wam za komentarze, za wsparcie. Oczywiście prosimy o jeszcze, prosimy o więcej. Szerujcie. Ja nieustająco Radkowi oczywiście dziękuję za komentarze taktyczne. Dzięki serdeczne i do zobaczenia za... Wszystkiego dobrego, cześć. Cześć, cześć.